nie jesteśmy już teraz w samym kościele, w którym upamiętnia się męczeństwo świętego Pawła. Tutaj jest kolumna, przy której apostoł narodów miał zostać ścięty. Ona, można powiedzieć, upamiętnia to miejsce. Natomiast wspomniane trzy źródła wytrysnęły w miejscach, gdzie spadła głowa świętego Pawła po ścięciu. Widzicie je tutaj. W latach 50. te jakby trzy ołtarze, trzy kaplice zostały przykryte, ponieważ spożywanie tej wody groziło już po prostu jakimiś następstwami złymi. Jesteśmy w kościele, który upamiętnia wielkiego człowieka, Pawła, apostoła narodów. Cóż, powiem szczerze, są duże emocje. Paweł to mój ulubiony bohater. W 67 roku ponoć miało być to ścięcie. Paweł był wcześniej w Rzymie, podobno 2 lata tutaj spędził. Jeszcze wcześniej, pod koniec lat 50. napisał list do Rzymian, sygnalizując chęć swojego przyjazdu. Pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański, Abbacja Tre Fontane, Rzym.